Witam wszystkich w środę, mamy 28 dzień lutego. Z tej strony Michał, Fibonacci Team School. Sprawdzamy sytuację na Litecoinie w stosunku do amerykańskiego dolara, interwał jednogodzinowy. Tutaj dokonałem pomiaru tego impulsu wzrostowego. Tutaj z poziomów 180 mniej więcej do poziomów 235-230. Tutaj mamy taką korektę, cena zaczyna tam docierać do współczynnika 50%, czyli do połowy tego całego impulsu wzrostowego. I to jakie mamy dodatkowe potwierdzenie? Szukamy tych potwierdzeń przede wszystkim za pomocą tej największej korekty, jaka miała miejsce podczas tej całej fali wzrostowej. Tutaj mierzę rozpiętość tej korekty, odkładamy sobie ją od ostatniego tego lokalnego szczytu. Przeciągam ten zasięg tutaj do aktualnej ceny i zobaczcie, że tutaj bardzo precyzyjnie to potwierdzenie nam wypada w tej przestrzeni współczynnika 50%. Ja tutaj zaznaczę to jeszcze za pomocą takiej strefy wsparcia zielonej. Tutaj ten poziom, żeby go uwidocznić. Poziom współczynnik 50%, dolna podstawa korekty 1 do 1. Cenowo to jest 207-208 dolarów. Dość techniczne, fajne wsparcie, jeżeli chodzi o Litecoina. Także szukamy tutaj z perspektywy niskich interwałów jakiegoś popytu w tej zielonej strefie na dolnej podstawie, który by tutaj umożliwił jakieś rozegranie długich pozycji.